Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego. Wypuści odrość z jego korzeni. Jesse to jest tata Dawida, króla Dawida. Znam paru ludzi, którzy poszukują, rysują te jest taka aplikacja komputerowa, gdzie się rysuje drzewo genealogiczne. Tak. Poszukują swoich przodków. Zapytałem, po co to robią? I odpowiedzi są najróżniejsze. Natomiast spotkałem taką odpowiedź, że dowiedziałem się, że mój pra, 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 pra dziadek był Francuzem. I polubiłem Francuzów. Coś się w sercu drgnęło, że ja jakoś przynależę do nich. Chociaż trochę mnie ma tam we Francji swój dom. I zobaczcie, Biblia nam mówi tak, że Chrystus ma drzewo genealogiczne. Jego pra, 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 pra jest Żydem. Jeżeli Biblia nam o tym mówi, że Chrystus przynależy do ludzkości, że jest, można powiedzieć, z naszej krwi, to znaczy, że Bóg się zjednoczył z ludzkością, że my jesteśmy z Jego rodu, to też mówi Biblia, że my ludzie jesteśmy z rodu Boga, że jesteśmy Jego rodziną, że my przynależymy do nieba. Starość, choroby, a być może ubóstwo, które przychodzi nagle, w zasadzie ci mówi tylko jedno. Wracaj do domu.